Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na film instruktażowy. Pokażę Wam, ale też opowiem Wam, jak wykonać sonoforezę przy użyciu dwóch urządzeń do domowych zabiegów. Wakacje dobiegają końca, lato dobiega końca, a Wy już do mnie piszecie w wiadomościach prywatnych, w mailach, że macie jakieś plany na domowe zabiegi właśnie w okresie jesiennym, chcecie już zacząć, rozpocząć, ale nie do końca wiecie jak. Poza tym macie urządzenia, które też nie do końca wiecie jak wykorzystać, żeby takie zabiegi przeprowadzić. No i właśnie, myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby dzisiaj Wam właśnie opowiedzieć o tym, jak przeprowadzić domową sonoforezę przy wykorzystaniu urządzenia do peelingu kawitacyjnego, jak również kombajnu. Ja posiadam dwa urządzenia marki Yasumi, które wyglądają w ten sposób, ale oczywiście Wy możecie skorzystać z urządzeń, które posiadacie, bo na rynku jest dostępnych naprawdę bardzo dużo różnych modeli, jeśli chodzi o kawitację, tak samo jeśli chodzi o różnego rodzaju kombajny. Zanim jednak pokażę Wam krok po kroku, jak wykorzystać, jak wykonać sonoforezę w domu, jakie preparaty wykorzystać, jak to powinno wyglądać, to przypomnijmy sobie, co to w ogóle jest sonoforeza. Prosty, łatwy w wykonaniu, całkowicie bezbolesny, a nawet bym powiedziała przyjemny zabieg, który polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych do wprowadzania substancji aktywnych w głębsze warstwy naszej skóry. I tutaj możemy podziałać na różne schorzenia i różne problemy. Możemy podziałać na zmniejszenie porów, na trądzik, możemy podziałać na nadprodukcję sebum, możemy również podziałać na naczynia krwionośne, na przebarwienia, na ujędrnienie naszej skóry. Wszystko zależy od tego, jaki preparat wykorzystacie w zabiegu sonoforezy, jakie on ma substancje aktywne, no i oczywiście od tego, co chcecie osiągnąć. Zabieg, tak jak powiedziałam, jest całkowicie bezbolesny, a nawet bym powiedziała przyjemny, przez co też jest alternatywą do takich bardziej inwazyjnych zabiegów, jak na przykład dermapen, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, i też jest rozwiązaniem dla tych wszystkich osób, które boją się bólu, boją się tego zaczerwienienia na skórze, boją się, że coś mogą sobie źle zrobić, coś może się nie udać. Sonoforeza to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Dodatkowo też sprawiamy, że preparaty, które stosujemy w codziennej pielęgnacji, i tutaj mam na myśli serum lub też różnego rodzaju ampułki, będą mocniej działały na naszą skórę, będą przynosiły lepsze rezultaty, w wyniku czego zauważymy też lepsze efekty działania takich oto preparatów. Oczywiście sonoforezę możemy wykorzystać również do wprowadzania substancji leczniczych w głąb naszej skóry, ale tutaj musicie poradzić się waszego lekarza, skonsultować z nim taką oto decyzję. Sonoforezę możemy wykorzystywać praktycznie na całym naszym ciele, ale musimy pamiętać o tym, że są pewnego rodzaju przeciwwskazania i tego się o to pilnować. Między innymi nie robimy sonoforezy u dzieci, czyli do takich osób w młodym wieku do 18 roku życia, które jeszcze dorastają. Nie robimy też sonoforezy u kobiet w ciąży, to też o tym pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Jak również ze względu na wykorzystanie fal ultradźwiękowych, nie robimy sonoforezy u osób, które posiadają rozrusznik serca czy wszelkiego rodzaju implanty metalowe umieszczone w miejscach, gdzie chcemy wykonać zabieg. No i przede wszystkim nie robimy sonoforezy w momencie, kiedy jesteśmy chorzy lub też coś się dzieje, czyli jeżeli mamy temperaturę, jakieś stany zapalne w naszym organizmie, na coś przewlekle chorujemy, a jeśli mamy nowotwór, podobnie w momencie, gdy mamy jakieś stany zapalne na naszej skórze, kiedy mamy opryszczkę, no generalnie nie robimy tego typu zabiegów we wszystkich takich, powiedziałabym, troszkę drastycznych sytuacjach. Czekamy, aż nasz stan organizmu się uspokoi, będziemy zdrowi, nie będziemy mieć temperatury, będziemy idealnie przygotowani do tego, żeby sobie umilić wieczorną pielęgnację, bo uwaga, sonoforeza to jest naprawdę przyjemny zabieg, ale wymaga on czasu i spokoju.
Tak jak wspomniałam na początku, do wykonania sonoforezy potrzebujemy jakiegoś specjalnego urządzenia, które będzie emitowało fale ultradźwiękowe. Ale urządzenie to nie wszystko. Musimy również posiadać preparat, który zastosujemy w naszym zabiegu. Ja najchętniej korzystam z wszelkiego rodzaju ampułek, które są szczelnie, higienicznie zamknięte, sterylne, przez co też mam gwarancję taką, że oczywiście preparat, który będę stosować na moją skórę, nie podrażni jej, nie dojdzie do jakiegoś stanu zapalnego, nic na tej skórze się nie będzie działo. Tutaj akurat do tych dzisiejszych zabiegów wykorzystam ampułkę marki Yasumi oraz ampułkę marki Seis. Jedna ampułka będzie działała na zmarszczki, na utratę jędrności, druga ampułka witaminowa, żeby troszeczkę tą moją skórę odżywić. Takie ampułki dostaniecie, no właśnie, w sklepie internetowym detalicznym marki Yasumi. Dostaniecie również w sklepie internetowym marki Seis. Ale ampułki posiada również marka Sesderma, jak też wiele innych dostępnych w sprzedaży internetowej. Także wystarczy się rozejrzeć, poszukać jakichś właśnie ampułek, które będą idealnie skomponowane do typu waszej skóry, ale też na to, na co chcecie zadziałać. Dodatkowo też potrzebny jest nam preparat sprzęgający. I tutaj ja już od jakiegoś czasu stosuję żel do ultradźwięków z kwasem hialuronowym marki Seis, który u mnie fantastycznie się sprawdza. Jest też wygodny w użyciu, bo mamy tutaj, jak widzicie, pompkę. Nie kosztuje wiele, ja mam tą większą pojemność 200 ml. Naprawdę super, ale możecie wykorzystać tak naprawdę każdy żel do ultradźwięków, który jest obojętny i który dobrze się sprawdzi właśnie w naszym zabiegu. Takie żele dostaniecie w hurtowniach kosmetycznych, na stronach różnych marek profesjonalnych, na przykład Bielenda też posiada, chyba Bandi posiada, ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy mamy dostęp do profesjonalnego działu danej marki, więc na przykład polecam Wam taki oto żel, ale widziałam, że też na Allegro są sprzedawane żele do ultradźwięków, także wystarczy tak naprawdę się rozejrzeć. No i co jeszcze? To jest potrzebne nam jakiś pędzelek, którym będziemy nakładać preparat na naszą skórę, no i oczywiście jakaś miseczka, do której sobie przelejemy naszą ampułkę. No to zabieramy się teraz do naszego zabiegu i oczywiście pierwsza, najważniejsza sprawa to jest przygotowanie skóry do wykonania takiego zabiegu. Czyli musi być ona po prostu czysta. Robimy dokładny demakijaż, usuwamy wszelkiego rodzaju zabrudzenia naszej skóry, myjemy tą skórę i co ważne, tonizujemy. Ona musi być gotowa na przyjęcie substancji aktywnych, ale musi mieć też przywrócone pH, także dobrze oczyszczona, dobrze przygotowana skóra pod zabieg. To jest najważniejsze, co musimy zrobić. Pamiętajcie również o tym, że zdejmujemy biżuterię, osłaniamy nasze włosy, żeby one nam gdzieś tutaj się nie przyczepiały do skóry i możemy zabrać się za zabieg. Na początek pokażę Wam, jak wykorzystać urządzenie do kawitacji, które, jak wiecie, ma tutaj taką szpatułkę, ona jest specjalnie wyprofilowana i jeśli wykorzystamy szpatułkę w ten sposób, nie wiem, czy będziecie to widzieć, w ten sposób, czyli tą taką głowicą do dołu, to wtedy wykonujemy peeling kawitacyjny. Natomiast odwracając urządzenie w drugą stronę, możemy zrobić sonoforezę. Wystarczy, że włączymy je na przykład na opcję lifting lub też nutrition, na ciągłą falę i jedziemy. Na przygotowaną skórę nakładamy preparat, który będziemy wprowadzać w głębsze warstwy naszej skóry, czyli aplikujemy sobie ampułkę, równomiernie ją rozprowadzamy, a następnie przykrywamy tą ampułkę tym naszym żelem do ultradźwięków. I teraz możemy zabrać się już za wykonywanie zabiegu. Ja zawsze zaczynam od czoła, bo jest mi tak po prostu wygodniej. I pamiętajcie o tym, że wykonujemy ruchy, które są delikatne i powolne. Nie śpieszymy się w tym zabiegu, zależy nam na tym, żeby dobrze wprowadzić nasze substancje aktywne w głąb skóry. Jeśli zauważycie, że skóra zaczyna się w trakcie zabiegu robić sucha, czyli na przykład ten żel nam się ulatnia, nie ma już podkładu, czyli nie ma tej ampułki, możecie ją sobie dołożyć żel i dalej wykonywać zabieg. Po czole przechodzę
schodzę na policzki, a następnie szyję i też dekolt. Pamiętajcie, że wykonując zabieg w okolicy szyi, omijamy okolice tarczycy. To też jest bardzo ważne. Jeśli natomiast wykonujemy zabieg na naszej twarzy, omijamy okolice oczu. Sam zabieg powinien trwać około 20 minut. Po skończonym zabiegu, jeśli zauważycie, że pozostał na waszej skórze jeszcze żel do ultradźwięków, wystarczy, że usuniecie go przy pomocy suchego lub też mokrego ręczniczka, stonizujecie skórę, a następnie nałożycie pielęgnację, którą w danym okresie stosujecie. Ja jeszcze po takim zabiegu lubię sobie nałożyć maseczkę, przedłużyć sobie ten okres wykonywania zabiegu, bo jak już się relaksujemy i działamy na naszą skórę, to oczywiście musi być to przyjemne. Możecie nałożyć maseczkę w płacie, możecie nałożyć maseczkę glinkową, maseczkę algową, taką, która ma zadziałać na waszą skórę i później po maseczce oczywiście nakładamy produkty pielęgnujące. Teraz już wiecie, jak w pełni wykorzystać urządzenie do kawitacji, a teraz przejdziemy do kombajnu. Ja tutaj mam akurat urządzenie Ionic z Yasumi, ale wiem, że wy również posiadacie różnego rodzaju kombajny. Wystarczy, że ustawimy sobie nasze urządzenie na opcję Sonic, zwiększymy działanie mocy ultradźwięków i zabieramy się za działanie. Możecie sobie w niektórych kombajnach ustawić czas takiego zabiegu. On powinien trwać, podobnie jak w przypadku kawitacji, urządzenia do kawitacji, około 15-20 minut. Procedura wykonania zabiegu jest taka sama, czyli oczyszczamy naszą skórę, tonizujemy, przygotowujemy do zabiegu, a następnie nakładamy, aplikujemy ampułkę lub też serum, na nie żel i zabieramy się za działanie. Tutaj troszeczkę w przypadku takiej okrągłej głowicy działamy nieco inaczej, ale to też zależy od tego, jakie działanie chcemy zrobić. Jeśli na przykład chcecie wykonać sobie działanie ujędrniające, liftingujące, macie też taki preparat, to wtedy warto wykorzystać to urządzenie, wykonując ruchy takie podciągające, czyli ruchy do góry. Dzięki temu też działamy nieco ujędrniająco na naszą skórę. I ja znowu zaczynam od czoła, później przechodzę na policzki, na szyję i na dekolt. Na dekolcie działam już nieco inaczej, tutaj wykonuję ruchy okrągłe. Natomiast jeśli na przykład chcecie podziałać na przebarwienie, to wtedy warto przyłożyć sobie taką głowicę na 2-3 sekundy w miejscu przebarwienia, a później ją masować. Jeśli na przykład działacie nawilżająco, czy też wzmacniająco, odżywczo na waszą skórę, to wystarczy, że będziecie wykonywać ruchy takie właśnie okrągłe, masujące. No i zabieramy się oczywiście do działania. To, co jest ciekawe, w takich kombajnach możecie wykorzystać w jednym zabiegu jeszcze dodatkowe funkcje. Na przykład ja w tym zabiegu Ionic lubię wykorzystywać funkcję jonową i wtedy włączam sobie nie tylko opcję Sonic, ale również opcję Ion minus i działam dodatkowo na moją skórę właśnie też jonami, ale pamiętajcie, że musi tutaj być, co jest ważne, to uziemienie, czyli jeżeli będziecie trzymać urządzenie w dłoni, to starajcie się tak je trzymać, żeby tutaj dotykać dobrze o tych takich metalowych paseczków. To też jest w większości kombajnów, które posiadacie. Na przykład możecie też włączyć sobie opcję światła i zastosować w jednym zabiegu światło czerwone, światło niebieskie lub też światło zielone i dodatkowo wykonywać sonoforezę. I znowu po zakończonym zabiegu pozostałości żelu usuwamy z naszej skóry, tonizujemy ją, nakładamy maseczkę albo bezpośrednio pielęgnację. Wiem, że zapytacie mnie, które z tych urządzeń jest lepsze, jeśli chodzi o sonoforezę i też wygodniejsze. Moja odpowiedź jest prosta. Jeśli chodzi o jakość sonoforezy i samo działanie sonoforezy, to obydwa urządzenia dają nam takie same rezultaty, takie samo działanie.
Oczywiście, tutaj też musicie wziąć pod uwagę to, jaka jest moc fal ultradźwiękowych, jaka będzie w przypadku urządzenia do kawitacji, a jaka będzie w przypadku takiego oto kombajnu. Ale te parametry, no to już oczywiście zależą od Was, musicie je znać, także to też jest ważna informacja. Natomiast jeśli chodzi o sam komfort zabiegu wykonywania sonoforezy, to zdecydowanie uważam, że przy użyciu tego oto urządzenia, czyli takiego, które ma okrągłą głowicę, jest nam znacznie wygodniej. I jeśli ta głowica jest jeszcze taka mniejsza, bo czasami możecie dostać kombajny, które mają większe te głowice, to jest ona znacznie bardziej wygodna, bo możemy nią dojść do takich gorszych miejsc, takich bardziej newralgicznych, jak na przykład tutaj skrzydełka nosa, gdzie możemy sobie ładnie tutaj podziałać na zaskórniki. W przypadku urządzenia typu właśnie peeling kawitacyjny nie jest to do końca takie komfortowe. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu mama tutaj płaską, kwadratową szpatułkę, którą nie do końca będzie nam wygodnie działać właśnie na takich bardziej newralgicznych miejscach. No musicie sobie to wyobrazić, ale jeśli chodzi o zakup urządzenia do sonoforezy, to teraz tak. Ja uważam, że jeśli posiadacie urządzenie do kawitacji, czyli takie, którym możecie wykonać dwa zabiegi, peeling kawitacyjny i właśnie sonoforezę, nie ma sensu inwestować w kombajn. Bo jeśli zależy Wam właśnie na takim domowym działaniu, polepszeniu działania różnego rodzaju ampułek, substancji aktywnych i też zwiększenia efektywności w poprawie jakości Waszej skóry, to takie urządzenie spokojnie Wam wystarczy. Jeśli natomiast nie macie żadnego z tych urządzeń, a zastanawiacie się nad tym, w które zainwestować, to musicie wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim to, jaki macie typ skóry i w jaki sposób chcecie na nią działać i też co chcecie osiągnąć. Bo jeśli posiadacie skórę wrażliwą, mieszaną, tłustą, jeśli chcecie zrezygnować z tradycyjnych peelingów mechanicznych, takich kosmetycznych i chcecie też właśnie podziałać na wrażliwość, na naczynka i tak dalej, to wystarczy Wam spokojnie tego typu urządzenie. Jeśli natomiast należycie do tej grupy osób, które korzystają z kosmetycznych peelingów, czyli nie do końca zależy Wam na oczyszczaniu skóry w takich domowych warunkach, ale chcecie na przykład podziałać na jędrność, na przebarwienia, na jakieś blizny potrądzikowe, na trądzik, troszeczkę inne, takie bardziej sprecyzowane działanie, to wtedy warto zastanowić się, czy lepiej wykorzystać pieniądze i zainwestować w taki kombajn, w takie oto urządzenie. No wiadomo, peeling kawitacyjny będzie nieco tańszy niż tego typu urządzenie, czyli taki kombajn, bo tutaj mamy więcej funkcji, z których możemy korzystać. Ale tak naprawdę powiem Wam z mojego doświadczenia, że jeśli chodzi o te dwa urządzenia, to tak, ja wykorzystuję to typowo na peeling kawitacyjny, a z tego korzystam typowo jako sonoforezę i ewentualnie jeszcze opcję jonoforezy. Raczej rzadko korzystam z niego w opcji fototerapii, ponieważ w tym celu korzystam ze szczoteczki Nuno w tej takiej większej wersji, która ma funkcję światła i jest mi wygodniej korzystać właśnie z niej. Także widzicie, to wszystko zależy od tego, jaki macie zasób portfela, na co chcecie przeznaczyć urządzenie, na co chcecie działać i jaki macie typ skóry. No dobrze kochani, mam nadzieję, że ten dzisiejszy film, który jest odpowiedzią na Wasze prośby, zaspokoił Waszą ciekawość. Teraz wiecie już, jak wykonać zabieg sonoforezy w domowych warunkach, a przy użyciu dwóch różnych sprzętów. Także moje drogie panie, panowie też, bo wiem, że to też tutaj tacy są na moim kanale. Jeśli chcecie działać, to zabierajcie się do dzieła. Jesień, zima to jest najlepszy okres na to, żeby podziałać właśnie na naszą skórę i sprawić, że będzie ona z każdym dniem coraz piękniejsza. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do moich kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!